Makijaż można sobie zrobić po drodze, no ja? Ale jazda. Selena jest ze mną. Brzydkie, bubu. Nie wierzę, że będę miała Gucci na twarzy. Wow. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyłak Beauty. Dzisiaj jestem na Florydzie, jak widać po tym znaku, żeby nie karmić aligatorów w razie jakby się pojawiły. Jestem mega podekscytowana, bo nagrywam w końcu makijaż testerami po 3 latach, bo była pandemia, więc w czasach pandemii nie nagrywałam tego i po 3 latach wracam do makijażu testerami w Sephorach. Ostatni odcinek w Stanach był 4 lata temu i nie mogę się doczekać, bo wtedy nagrywałam w Nowym Jorku, teraz będę nagrywała na Florydzie i zobaczę, jak bardzo zmieniły się Sephory, jak wygląda Sephora tutaj i czy mnie wykopią, czy nie, bo to jest zawsze to pytanie, które sobie zadaję, zanim się pojawi w jakiejś Sephorze. Więc bądźcie ze mną i zobaczymy razem, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj mamy troszeczkę słabszą pogodę, jest zachmurzone niebo, ale i tak jest około 20 stopni, ale jest idealny moment, żeby właśnie nagrać taki film w środku, bo właśnie wejdę do centrum handlowego, wejdę do Sephory i zrobię sobie cały make-up i już nie mogę się doczekać, co tym razem wymyślę i z czym wyjdę i w którym momencie ktoś mi zwróci uwagę. Tak wygląda tutejsza Sephora. Na razie widzę, że ogólnie jest tłum, jest bardzo dużo ludzi, ale też jest dosyć duża ta Sephora i nie wiem, jak się tu odnajdę, bo w ogóle widzę bardzo dużo marek, których nie znam już na pierwszy rzut oka, albo takich, których u nas nie ma, ale kojarzę. Więc jakby tutaj będzie dosyć dużo nowego i dosyć dużo do wypróbowania, ale to bardzo dobrze. Więc najpierw się rozejrzę, w ogóle zobaczę, co to jest. Mamy, proszę bardzo, Gucci. I najlepsze jest to, że na przykład nigdy nie używałam podkładu Gucci, w zasadzie nic Gucci z kosmetyków, więc to będzie dobra opcja, żeby wypróbować. Mamy też Hourglass, ale Hourglass już korzystałam z nich. Mam chyba nawet korektor. I jest, proszę bardzo, tutaj od razu widzę Danessa. Te cienie. Właśnie ostatnio Misia mi je pokazywał i one są genialne. W sensie wyglądają przepięknie, więc na pewno też je wypróbuję. Ale ogólnie jakby wow, jest tutaj tyle rzeczy. Ja jest też Make Up by Mario. Givenchy, ale Givenchy u nas jest, więc ogólnie mega dużo rzeczy. Wow. Hej, znam ich. Bardzo lubię właśnie te ich maski do ust. Są super fajne. Super fajne. Tu jest jeszcze jakieś czekoladowe. Tego nie wypróbowałam, ale ja na przykład używam tej fioletowej, a to mega do mnie przemawia, jeżeli chodzi o opakowanie, jest takie super cute, koreańskie. Jest też Fenty, ale Fenty jakby znam, kocham i używam obsesyjnie, jak już wiecie, więc postaram się nie używać akurat tutaj. Tej firmy w ogóle nie znam, szczerze mówiąc. Po raz pierwszy widzę, ale na przykład to wygląda przecudownie. To jest jakiś taki rozświetlacz błyszczący, taki w koralowym cieniu, przepiękny. House Labs by Lady Gaga, też tego nie używałam. Zaraz, to jest ten sam rozświetlacz? Jest to Lady Gaga? Nie. Tam było Kosas, to jest House Labs. Już się gubię w tym wszystkim, słuchajcie. Ale ogólnie od Lady Gaga na pewno muszę coś spróbować. Nie wierzę. Jest seria starosowa z Pat McGrath. Jestem w szoku, co? Wow. Okej, ja jestem fanką starosów ogólnie, więc tutaj chyba też zawitam. Jest o wiele więcej marek niż jak byłam ostatnio, więc to jest super, bo będzie mega dużo rzeczy do testowania. Jaram się na maksa i wygląda na to, że nikt tutaj nie zwraca mi uwagi, bo jest tak dużo ludzi, tak dużo zamętu, że spokojnie będę mogła robić make-up, więc zabierzmy się do roboty. Mamy tutaj też Glossier i uwaga, Rare Beauty. I tutaj jest mega dużo produktów dostępnych. Spójrzcie tylko na to, wow. Nie używałam z Rare Beauty żadnej bazy, więc teraz jej poszukam i zacznę ten make-up. Tutaj mamy jakiś rozświetlający primer, tutaj Pore Diffusing i mam jeszcze taką mgiełkę 4 w jednym, ale akurat ja już tej mgiełki używam, więc wezmę sobie ten primer Pore Diffusing. Powiem wam szczerze, że bardzo tęskniłam za tymi typami wideo. Tutaj mamy akurat lusterko nad sobą. Jest bardzo gęsta i dosyć śliska. Selena jest ze mną. Patrz, co robię. Nie jest taka sucha, tylko ona jest taka jakby bardziej trochę nawilżająca, trochę bardziej klejąca. Nie jest taka, wiecie, pudrowa, jak zwykle te właśnie bazy wygładzające na twarz. Może troszeczkę bardziej są wygładzone, wiecie, takie nie suchością, tylko właśnie taką kleistą lepkością. Na razie mi się to podoba, zobaczymy, co dalej. Stoję nad głośnikiem idealnie. Po bazie czas oczywiście na podkład i tutaj mam bardzo dużo rzeczy do wyboru.
wyboru, ale zapytałam pań o takie najbardziej trendujące teraz marki tutaj, bo jak wiecie, zawsze do nas wszystko później dochodzi, więc spróbuję się kręcić wokół tych marek. Podkład spróbuję z Gucci, o dziwo. Będę fancy bitch. Wygląda to tak i tutaj, jak widzicie, mamy podkłady, mnóstwo kolorów, bronzery, takie chyba trochę pudrowo-kremowe, do tego róże. Wiadomo, Gucci ma zawsze taką stylistykę jakby dla starych bab, no nie? Ale podkład naprawdę bardzo chcę wypróbować. Wydaje mi się, że ja mogę być gdzieś w tych tonach, takich jasno ciepłych. Dobra, próbuję 220W. Wygląda on tak. Nie wierzę, że będę miała Gucci na twarzy. Ej, to chyba może być mój kolor, ale zobaczmy. To może być... Ej, to chyba jest mój kolor. Z szyją mi się ładnie łączy. Wiadomo, że tutaj jest trochę jaśniejszy, no ale ja mam, wiadomo, ciemniej. Na twarzy, tak na środku. Wow! Ej, bardzo, bardzo ładnie pachnie. Zaraz, co tak ładnie pachnie? To ten, nie wiem, czy to jest ten primer, czy ten podkład, ale coś mi tak ładnie zapachniało kwiatowo. Zrobię sobie na razie połowę twarz, żeby porównać, ale na razie moim zdaniem to wygląda mega fajnie i naprawdę bardzo dobre, taki dobór kolorów. Ale jakby co to zrobię tutaj zakupy, żeby nie było, że przychodzę tylko na cebulę polską i nic nie kupuję, bo i tak chciałam tutaj kupić parę rzeczy, ale wiadomo, makijaż można sobie zrobić po drodze, no nie? Ja bez sensu się tutaj klepię palcami, a odkryłam, że mają takie gąbeczki tutaj, położone w foliowym opakowaniu, taki stos. Więc w zasadzie można się normalnie pomalować, wiecie, gąbeczką i tak sobie wklepać ładnie, więc ja sobie teraz to wklepię i zaraz porównamy, jak wygląda strona lewa do prawej, bo mi się wydaje, że to może być hit. No dobra, więc mamy teraz gotową lewą stronę z podkładem, prawa jest bez i moim zdaniem to wygląda naprawdę fajnie i to, co jest super, to to, że idealnie moim zdaniem pasuje kolorem do mojej szyi. Bardzo ładnie się stapia ze skórą też, nie wiem, czy to widzicie, i jest bardzo dobre krycie, więc ma i krycie, i ładnie wygląda na twarzy i super się stapia kolorystycznie, więc moim zdaniem to wygląda bardzo dobrze i mega się cieszę, że poszłam w podkład Gucci, ale jeszcze zostało mi tyle do wypróbowania, więc zrobię sobie drugą stronę twarzy i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o podkład, to jestem mega zadowolona, bo uważam, że wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi w ogóle o Sephora i o to, jak to mają przygotowane stanowiska, to też mają mega ładnie to rozwiązane. Są tutaj lusterka, są chusteczki, tutaj są puszki, czy te wiecie, płatki kosmetyczne. Tutaj są szpatułki takie do maskary, tutaj mamy jeszcze szpatułki takie do nakładania błyszczyków i tak dalej, a tu mamy szpatułki do nakładania cieni, więc fajnie, bo wszystko jest w jednym miejscu i naprawdę dostępne od razu pod ręką, czyli na zasadzie rzeczywiście bierzcie i próbujcie z tego wszyscy. A teraz czas na korektor. I wydaje mi się, że tutaj pójdę w markę, której ja nie używałam, a dziewczyny mówią, że jest teraz bardzo popularna, czyli Make Up by Mario. I to jest ten typ, to jest makijażysta Kim Kardashian. Oni przez chyba 10 lat razem są współpracowali, on ją malował i tak dalej. Nie wiem, czy nadal, bo nie wiem, jakie tam są rzeczy. No i zobaczymy, jakie są jego produkty. Czy są warte hype'u, czy nie. Tutaj jakaś nagroda, proszę bardzo. Sculpting Stick, czyli wydaje mi się, że mogę użyć na przykład rzeczywiście u niego konturowania, bo skoro to jest takie popularne, to może, no wygrał nagrodę w zeszłym roku. A śmiesznie, bo akurat u niego korektorów nie widzę, są tylko podkłady i właśnie te sculpting sticks, więc do tego wrócę, właśnie do konturowania, a teraz poszukam jakiegoś fajnego korektora. Milk to jest marka, o której ja bardzo dużo słyszałam, ale ogólnie od nich mam tylko jeden produkt i to był taki bardzo hype'owany rozświetlacz, taki holo. Tutaj w ogóle mają mega fajne jakieś takie tinty do twarzy, w ogóle nie wiem, o co z tym chodzi, ale strasznie fajne rozwiązanie, zaraz spróbuję wam to otworzyć. Wow! Z kulką, to się nakłada kulką, ale jazda. O, tu jest jeszcze korektor pod oczy i też jest w rolce. Bardzo się cieszę, że go zobaczyłam i chyba użyję tutaj tego takiego sanitizera, bo mają te żele takie do odkażania, bo to jednak jest dosyć brudne. Zdezynfekowałam i teraz chyba trzeba to kliknąć, żeby wypłynęło. Klikam. O nie, może się dobra, zostawię jakiś ślad, ale nie wiem, czy się nie zużyło. Chyba koniec jest tego testera. Dobra, wezmę ciemniejszy kolor i zobaczymy. Dobra, teraz działa mi się. Od razu wypłynął, jak nacisnęłam. Pani powiedziała, że to też świetnie działa na worki pod oczami, to rolowanie. Yeah. I have this series when I try new makeup. Yeah, and I'm a huge fan. Do you have an Instagram? Oh, I do have. Thank you. Let me see anything else.
też. Awesome, thanks. Pani wzięła ode mnie Instagrama i powiedziała, wow, że super w ogóle. Więc słuchajcie, to jest mega fajne. To jest właśnie z tego Milk. Ja mam jedynkę tutaj i rzeczywiście jedynka mi tak fajnie rozświetliła tutaj pod oczami. Jakbym wzięła dwójkę, to wydaje mi się, że byłaby za ciemna. Więc ogólnie wygląda mega fajnie i bardzo ładnie mi się łączy z podkładem, mimo że to jest jakby innej marki. Ej, tu jest mi tak ciepło, ja w ogóle się przebrałam, w sensie zdjęłam bluzę, a jest mi tak ciepło, aż się pocę. I na nosie ta kulka mi się po prostu ślizgała. Nie wiem, czy go nie kupię, słuchajcie. Bo jest bardzo nice i strasznie mi się podoba ta forma kulki, więc chyba się na niego skuszę. Sprawdźmy teraz ten sculpting stick. Mamy takie. Wydaje mi się, że ten, więc może wezmę te dwa i zobaczymy, który będzie wyglądał lepiej. Light i medium. Zobaczmy, maluję się teraz do ekranu z aparatu i chyba ten jest ok. Wydaje mi się, że ten może być za ciemny, więc rzeczywiście light. Jestem light, nie ma co się oszukiwać. Ej, fajny ten kolor. Teraz jak patrzę w lusterku, to lepiej widzę i on jest taki między brudnym, takim troszeczkę, że on nie jest ani ciepły, ani taki chłodny. Jest naprawdę mega uniwersalny. O kurde, i formulacja jest taka super, bo ona jest, nie jest taka tłusta, tylko jest troszkę bardziej taki matowy ten sculpting stick, więc bardzo mi się to podoba. Wow! O, nie rozciera się wcale tak łatwo jakoś. Zrobię to jednak palcem. Teraz troszkę mi bardziej zanikło. Ale ogólnie rozciera się tak, że nie widać go, nie jest taki chamski. Ej, wygląda to mega naturalnie i szczerze mówiąc bardzo mi się podoba ten efekt. Tutaj sobie tylko tak, wiecie, domocnie. Ej, nice! Jestem w mega szoku, bo naprawdę wygląda to super. W sensie uwielbiam ten sculpting stick. Kolejna marka, która jest mega popularna, to właśnie Charlotte Tilbury. I jak widzicie, tutaj dziewczyny się rzucają i to głównie na coś, co ja mam ochotę też użyć, czyli na róże. To są róże w kremie. Zobaczcie w ogóle, jak to jest pomazane. Ile tu jest po prostu testerów zużytych. Widać, że są używane na potęgę, bo po prostu są tak wymazane. Szczerze mówiąc, nigdzie indziej, na żadnym innym stanowisku nie widziałam tak wymazanych produktów. I wydaje mi się, że wezmę chyba ten różowy, czyli ten Pink O. Ale on jest pomazany. Wow! Długa droga w dół. Wiem, że to jest obrzydliwe, ale dotknę tym w mojej twarzy. Jakby nie interesuje mnie, co wy powiecie o tym. Ja po prostu chcę użyć tego produktu. Jaki ładny kolor. Ojku, ale cute on jest. Ej, on jest taki mega świeżutki i dałam go zdecydowanie za dużo, czyli znaczy jest bardzo pigmentowany. Jest taki trochę bardziej krem między pudrowym a kremowym. Chyba zdecydowanie za dużo, jedna kropka wystarczy. Super świeżo, super świeżo. Wydaje mi się, że minimalnie mógł mi troszeczkę zdjąć z podkładu, że tak mi się zaczął odklejać. Ale to, co zauważyłam, to to, że jak się go rozprowadzi na twarzy już, to on potem zastyga, on się nigdzie nie rusza. Bo nałożyłam to, co mi się za dużo nałożyło, dałam na rękę i jakby to się nie rusza. Więc jest bardzo dobry jakby, wiecie, taki trwały mi się wydaje. Mam już konturowanie i róż, więc czas na puder. I tutaj doszłam do Givenchy i pudru, który jest mega popularny, a ja go nigdy nie używałam. I to jest taki puder, który się składa z czterech jakby różnych odcieni. Oni napisali, że to jest Magic Dust Real Life Filter. I ja znowu się stałam pomiędzy tym medium a tym, ale chyba wezmę ten, no bo mimo wszystko bardziej jestem podobna do nich. Uwaga, a więc mamy cztery różne odcienie. Jest taki bardzo jaśniutki, taki troszkę bardziej różowawy. Tu jest taki bananowy, potem jest troszkę ciemniejszy, też taki różowawy i trochę ciemniejszy, brzoskwiniowy. Więc to jest taki pomieszany, ale ogólnie w miarę neutralny. Ej, chyba to było naprawdę nice. Chyba bardzo ładnie mi wygładził skórę. I z tego co widzę, nie trzeba go użyć dużo, żeby już ładnie pokrył skórę i naprawdę jest taka właśnie aksamitna. Rzeczywiście jak się dotyka, to jest taka super gładziutka. Nie wiem, czy zmieniło to coś z kolorem mojej skóry, ale zobaczcie, że fajnie wygładziło pory tutaj, bo ja tu mam najbardziej rozszerzone i zobaczcie, że tu są takie, że je widać mocno, a tutaj nie, jestem w szoku. Ten puder jest po prostu taki bardzo delikatny i robi bardzo naturalny efekt.
Dobra, więc teraz chyba czas na brwi. Jeżeli chodzi o brwi, to chyba użyję tart, bo o dziwo się panie powiedziały, że tutaj tart przychodzi drugie życie. Znowu jest mega popularny. U nas tart jest od niedawna. Ja bardzo akurat lubię, głównie jeżeli chodzi o opakowania, bo naprawdę mają genialne opakowania. Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo osób przy tym stanowisku, ale głównie też młodsze osoby, więc jest taki popularny właśnie dla młodszych. Więc uwaga, jeżeli chodzi o brwi, to tutaj są takie bardzo fajne produkty, bo z jednej strony macie jak gdyby taką kredkę do brwi, a z drugiej strony jest żel do brwi. I ja bardzo lubię takie rzeczy, dlatego że bardzo lubię używać żelu. Chłodny medium brown. I zobaczmy, chyba ja sobie najpierw lubię wypełniać te ubytki, bo dokładnie widzę, gdzie one są, więc sobie tego tak przyjadę. Ej, to jest chyba idealny kolor. Mam sobie tu, żeby tak trochę wyrównać. I teraz przejadę tym. Fajna mała szczoteczka, więc się nie wyjeżdża za bardzo. Że już dawno nie miałam tak dobrze dobranego koloru, jeżeli chodzi o brwi. I ten produkt jest naprawdę fajny, bo jest taki, że się klei do brwi i bardzo fajnie układa, daje kolor, więc można jednym produktem dosłownie w ciągu minuty zrobić naprawdę fajne brwi. Bardzo mi się to podoba, więc teraz czas przejść dalej i wydaje mi się, że chyba będę tutaj szła do oczu, więc na tyle mam już zrobioną twarz. Na razie mi się bardzo podoba, ale z oczami może być problem. Zastanawiam się, jaką firmę wybrać. Mamy Danessa Myricks i tutaj są te przepiękne cienie, te są w kremie, te są w słoiczkach i na pewno ich użyję, ale dodatkowo jeszcze mamy Nataszę i tutaj też są przepiękne palety. Ta jest w ogóle moim hitem, w sensie, że to są totalnie moje kolory, uwielbiam, więc to będą jako cienie, a tamte będą jako dodatek. Strasznie podoba mi się ten make-up, więc spróbuję go odtworzyć i użyję sobie tej palety i tych cieni w słoiczkach, bo spójrzcie, jak one wyglądają. Wow. Oczywiście je kupię, bo jakby... Wow. Zacznę sobie od tego cienia na całą powiekę i potem będę używać tego brązowego, żeby, wiecie, zrobić właśnie to takie wyciągnięcie, jak tam było. Wygląda cała... on jest dosyć ciemny. O, ale jaki ładny, on jest tak mega intensywny, wow. Jestem w szoku, bo myślałam, że to będzie taki bardzo delikatnie właśnie brzoskwiniowy cień. Taki super jaśniutki, a tu proszę bardzo. Ej, wygląda naprawdę fajnie. Dobra, i teraz przychodzę do tego ciemnego brązowego. On jest bardzo ciemny. Może wezmę ten trochę jaśniejszy. I ona ma zrobioną jakby kreskę tym. O nie, będę musiała to potem wyczyścić po prostu bacikiem, bo jest mi bardzo ciężko zrobić to pacynką. Więc na razie zrobimy takie brzydkie bubu. Oprócz tego, że nieumiejętnie robię to pacynką, to naprawdę mają bardzo dobrą pigmentację. Serio, bardzo dobrą. Jeszcze widziałam, że kreska była tutaj, ale to już będzie naprawdę trudne. Załóżmy, że takie coś. To jest chyba i tak najlepsze, co mogę zrobić. Ten brąz był tutaj, na środku. Znaczy nie na środku, tylko w wewnętrznym kąciku. Na razie jest okej. I zaraz wchodzą te foliowe cienie. Po prostu nie mogę się doczekać, naprawdę. Ona na całej powiece ma ten kolor, który jest mega crazy, jest przepiękny. Spróbuję go nałożyć tą pacynką, zobaczymy, jak to się będzie nakładało. Czy nie wiem, jaka jest technika nakładania tego, ale wiem, że to wygląda po prostu cudnie. To są jakby takie płatki w żelu. Takie płatki foliowe. I teraz użyję tego koloru, bo ona go miała nałożonego tak pod brew i tutaj troszkę na środek powieki. Ej, to jest crazy, to jest tak przepiękne. Dobra, to jest przecudowne. Okej, wydaje mi się, że cienie mamy zdecydowanie zaliczone i teraz tylko muszę znaleźć jakiś fajny eyeliner, żeby to podkreślić i jeszcze muszę znaleźć super rozświetlacz i produkt do ust i utwarzacz. Jeszcze trochę tego będzie, ale jestem na razie zachwycona tymi foliami. Jakby spójrzcie tylko na to. Nie wiem, jak to się stało, że nie zauważyłam wcześniej tego. Marka kosmetyczna One Size Patrick Star. Wydaje mi się, że tutaj zrobię wyjątek i użyję jego dwóch produktów. Zobaczymy. Teraz się szukałam eyelinera i na szczęście on ma linery. Wyglądam w ten sposób, więc jest w takiej formie, którą ja bardzo lubię, czyli jakby marker. Dobra, lecimy z tym. Muzyka.
na sobie lusterko po prostu z jego podkładu. Będzie mi o wiele łatwiej. Też wydaje mi się, że chyba brązowy mógł być lepszy. Wiem, że już namazałam czarnym, ale zobaczymy. O Jezu, jakie dobre krycie. Ten brązowy chyba przykrywa czarny, albo go zmazuje. Wow, you blend yourself. Yes, a little bit. A little bit. Jak mnie tutaj menedżerka sprawdziła, co ja robię, bo przyszłam rzeczywiście z zerowym make-upem, a teraz jakby mam, wiecie, taki trochę wieczorowy. Musiała sprawdzić, co tu się dzieje, czemu ona siedzi u nas od półtorej godziny i się maluje. Teraz czas na maskarę. Tutaj jest marka, którą też pani powiedziała, że w ogóle ostatnio wybuchła, jest mega popularna na TikToku w Stanach. Merit. Nie wiem, ile o niej wiecie, ale ogólnie no pani powiedziała, że tutaj zaczyna się na nią hit. I są tutaj takie bardzo ciekawe róże, ale jak widzicie, róże już mam nałożone. Natomiast to, co zauważyłam, to to, że tutaj jest jakaś nagroda znowu, allure i właśnie na tuż do rzęs. Same opakowania do mnie nie przemawiają i jak gdyby ta półka też do mnie nie przemawia, w sensie, że nie ma w niej nic, co takie by byłoby dla mnie, ale fajne, czy to opakowania, czy to jakby sam zamysł, ale przetestuję, żeby nie było. Ja sobie wzięłam taką jednorazową tą szczoteczkę. Spróbuję się pomalować do ekranu. Okej, okay, zaraz się ubrudzę, serio, jestem pewna, bo po prostu mówiłam. Ej, bo to jest tak trudne, jak się patrzycie w jakiś ekranik. Ale na razie ta maskara, mam wrażenie, że nie robi zupełnie nic, jeszcze już nią pomazałam. Nie wiem, czy nie czas na jakąś inną, bo serio, zobaczcie na to, jakby nie robi nic. No nie, zapomniałam o Pat McGrath, serio. Najgorzej, bo ona ma takie piękne te cienie na przykład, ale z drugiej strony bardzo mi przypominają te, które tam testowałam dla was. Oko mam zrobione, ale użyję maskary, to będzie idealny moment. Ona ma tutaj dwie maskary, jest jakiś Dark Star maskara i jakiś Fetish Eyes. I ja ogólnie chyba wydaje mi się, że wolę tą maskarę. Wiem, że robię coś głupiego, ale przetestuję sobie razem z tą szczoteczką. Nie powtarzajcie tego w domu ani w testerach. To oko już miałam zrobione innym tuszem, więc teraz sprawdzę sobie to. Dobra, na pewno robi więcej, więc to jest o tyle dobrze. Po prostu nie będę dotykała blisko oka. Okej, okay, wydaje mi się, że rzęsy wyglądają naprawdę całkiem nieźle. Ja ogólnie mam swój ulubiony tusz do rzęs i chyba mój jest lepszy, ale ten naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, więc wydaje mi się, że oko mam zrobione. Czas znaleźć jakiś fajny rozświetlacz. Znowu to jest marka, o której zapomniałam, czyli mamy House Lab i w takim razie tutaj się skuczę się na rozświetlacz. Więc zobaczmy, którego bym użyła. Ten jest w ogóle przepiękny, ale wydaje mi się, że on dla mnie będzie bardziej jako róż. Ten jest taki trochę z różowawym pobłyskiem. Tutaj mamy taki jasny złoty. Pomieszam ten razem z tym, żeby był trochę jaśniejszy, bo wydaje mi się, że to może być mega fajne. Więc załóżmy, że tu mam trochę tego i tu mam trochę tego. Więc uwaga, testujemy. Wow, ej, wygląda to... Oh, wygląda to super. Wow. Dobra, pięknie, pięknie, daję też na nos. Ej, jestem zakochana w tym błysku, serio, spójrzcie tylko na to. No dobra, to był bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o rozświetlacz, bo te dwa kolory naprawdę pięknie się połączyły i jestem gotowa na... O, może na coś innego, już wam pokazuję, co znalazłam. Też bardzo hype'owana marka, czyli Freck Beauty i tutaj mają swoje bardzo popularne pisaki do robienia piegów, więc mam zamiar je wypróbować. Jeden jest chyba w kolorze czarnym. Nie, nie jest to czarny, jest brązowy. Taki dosyć ciepły brązowy. I drugi jest jeszcze taki, który właśnie wygląda ciepły brązowy. A co to jest? Ciemniejszy i chłodniejszy, czyli ja bym wybrała mimo wszystko ten. Dziwne, bo jakby powinny być inne opakowania. W sensie to powinien być ten, a to powinien być ten. Ale nieważne, wybiorę ten. No dobra, próbujemy piegi. Ale chyba wyglądało dosyć fajnie. Wydaje mi się, że wyglądają mega naturalnie i to, co jest moim zdaniem mega ważne, to to, że on się nie chce zmyć. Próbowałam to zetrzeć z palców, ale jakby nadal to mam, więc jego, w sensie to coś do biegów też kupię. I teraz czas przejść do ust. One size. I jeszcze nie wiem, na który kolor się zdecydować, ale chyba ten będzie najbardziej neutralny, chociaż ten też do mnie bardzo przemawia. Może rzeczywiście pójść bardziej w taki brązowy, czyli to jest Muta Star.
Proszę bardzo, tak się nazywa ten kolor. I tutaj jest tak, że jedna część jest matową pomadką, a druga część to jest właśnie taki trochę błyszczący gloss. No dobra, najpierw jedna strona. Ej, całkiem ładny jest ten kolor. Wezmę sobie pojedynczy taki aplikator. Ładny. Ej, podoba mi się ten kolor, jest dosyć ciemny, ale... Chyba będzie ładny. Jedna warstwa, bardzo szybko ogólnie. Wezmę sobie troszeczkę jaśniejszy odcień jeszcze, bo ten jest trochę za ciemny. Wydaje mi się, że to jest naprawdę nice. Ja ogólnie bardzo lubię matowe usta, ale tutaj mamy takie, wiecie, duo, więc jednak użyję błysku. Bardzo szybko zasycha, więc jakby od razu można nałożyć ten błyszczący. Fajnie, bo nie jest jakiś taki mocno klejący. Bardzo mi się to podoba. I teraz trzeba znaleźć jakiś fajny utrwalacz. Ej, ale super dziewczyny, przyszły z własnym głośnikiem i mają swoją własną imprezę. Jeżeli chodzi o spraye, setting spraye, to jestem w ogóle fanką tych z Urban Decay, ale tego jeszcze nie widziałam. To jest All Nighter, ale w wersji z witaminą C. Dobra, więc spray z witaminą C, uwaga. I wydaje mi się, że to chyba był skończony make-up, bez żadnego przeszkadzania, ale z jedną oceną, typu chyba się zrobiłaś. Tak, właśnie tak. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w świetle dziennym. Mam dla was super wiadomość, jeżeli jeszcze nie wiecie, bo w tym roku, w czerwcu organizuję znowu mój obóz, więc jeszcze zostały ostatnie miejsca, jeżeli chcecie się zapisać. Obóz trwa tydzień. Na stronie agakrzylak.com będziecie mieć więcej informacji, tam się będziecie też mogli zapisać. Tak wygląda makijaż w świetle dziennym i szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystko, co wypróbowałam, mi się podobało. Jedyne, co widać, że nie wygląda aż tak dobrze, to jest ten korektor pod oczy z Milka. Ja go miałam kupować, ale cieszę się, że w końcu go nie kupiłam. Rzeczywiście widzę, że on się tak troszeczkę roluje, gdy pod oczami troszkę się zbiera, więc nie do końca mi się to podoba. Natomiast jeśli chodzi o cienie, te płatkowe, to je kupiłam. Oczywiście są przepiękne. Te pomadki nie kupiłam, bo mimo wszystko trochę za bardzo się klei, nie używałabym tej drugiej części, więc nie ma sensu. A jeżeli chodzi o całą resztę make-upu, to jest naprawdę fajna. Kupiłam też ten pisek jakby do piegów. Natomiast tutaj z nim widzę, że on jest bardzo intensywny, więc jakbym chciała trochę bardziej delikatny look, no to bym musiała go wklepać dużo mocniej, żeby trochę lepiej się rozłożyło. Bardzo się cieszę, że nikt mnie nie wyrzucił. Mega mi się podobał ten odcinek po 3 latach, tym razem na Florydzie. Dajcie znać, czy wam się podobają takie odcinki, typu cały makijaż testerami w Seborze. Aha, i na kanale vlog zrobiłam dla was taki cały tour po świecie Harry'ego Pottera, jak byliśmy w Universal Studios, tutaj właśnie na Florydzie, więc koniecznie obejrzyjcie, jeżeli jesteście fanami lub fankami Harry'ego Pottera. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale vlog w następną środę. Do zobaczenia, dzięki, pa, pa!